Po raz pierwszy w moim życiu. Dziękuję, że jesteście. Naprawdę. Thank you.
Teraz byłem w Japonii w sierpniu, bo teraz to już sierpień. I tam właśnie nagrywaliśmy klip do Lejli, którą już zagraliśmy. Miałem szukać trochę wakacji. Gdzie nie poszedłem ze swoimi przyjaciółmi, czy tam z ludźmi, z którymi pracuję, wszyscy mówili mi Gammere! Gammere Machine-san! Ja jestem Machine-san! Gammere! No ja nie za bardzo się pytałem ich, co oni mi mówią. Przecież myślę, że nie mówią nic złego, prawda? Pewnie mówią, nie wiem, pobudzenia, czy tam dawaj, do zobaczenia, nie wiem. Gammere! No i wróciłem do Polski przed trasą we wrześniu. Myślałem sobie, a sprawdzę, takie pocztówki miałem dla przyjaciół, sprawdzę, co oni mi tam mówili i takim napiszę w hiraganie po japońsku Gammere. I sprawdzam. I wszyscy w Japonii mówili do mnie, pracuj ciężko. Pracuj ciężko. O 3 euro cię oszukał. Tak się grać nie da. To jest fake, to jest podłożone. To 3 euro przepuść, ale weź już, zacznij grać jak normalny człowiek. I wyszedł z płaczem taki chłopak z Berkeley, więc uznałem, że teraz po tej trasie już tak nie będzie. Nikt nie będzie wątpił, dlatego też to zaprezentowałem.
To jest coś sentymentalnego dla mnie, bo autorska kompozycja, które wszystkie są przecież bardzo ważne. Dla mnie tak mówi się, że jak ulubione dziecko nie da się wybrać. Nie wiem, jak to jest u dzieci. Wątpię, że tak, przynajmniej mogę się wyspać, prawda? Także na pewno następna pozycja, następna kompozycja, którą wykonam, jest jedną z moich ulubionych. Jest ona bardzo adekwatna do mnie po prostu, bo jest napisana o miejscu, skąd pochodzę. Wcale nie tak daleko stąd. Nie wydaje mi się, że jest jakaś rywalizacja piłkarska między naszymi miastami, więc nie boję się powiedzieć. W każdym razie utwór napisany o lasach i o tej mitologii takiej słowiańskiej, która otacza trochę całą Polskę, ale zdecydowanie Góry Świętokrzyskie, czyli tamto miejsce, skąd pochodzę, Kielce. No i co, długo nie muszę zapowiadać utworu, tytuł mówi sam za siebie, więc teraz przed Państwem utwór Baba Jaga. Zapraszam do muzyki.
Już byliście Państwo wspaniali. Bardzo dziękujemy za Waszą obecność. Proszę o ogromne brawa. Tawczyca Piotr Steczek, Hania Steczek, Magda Michna Antówka, Ola Steczek Wieloczela, perkusja Kuba Stanik, na właśnie Marcin Żywek. Ja nazywam się Marcin Patrzałek. To była absolutna przyjemność tutaj grać. Czy jeszcze jeden? Może trzy jeden? Super, super. No na bis mamy przygotowany rarytas. Myślę, że coś naprawdę specjalnego, bo trochę takie przejście jakby po całym koncercie. Półtorej godzinny utwór. Tak, oczywiście. Tak, wykonam solo, sonata partita Bacha, G-moll numer 1. Trwająca 30 minut. Nie, będzie to przejście po wszystkich stylach, wszystkich gatunkach, dynamikach, jakie wykonujemy. Zacznę właściwie solo, sam na gitarze, od jednego z najważniejszych dla mnie utworów, aranżacji, jakie kiedykolwiek wydałem, ponieważ była to pierwsza aranżacja, którą właściwie zobaczył ktokolwiek więcej niż wigilijny stół babci, tak naprawdę. Potem przejdziemy już w pełnym składzie do nowości, czyli najpierw piąta symfonia Beethovena, a potem może niespodzianki. Jeszcze raz Łódź, bardzo Państwu dziękuję. Byliście cudowni. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Thank you.